Ciekawe zapytanie internauty. Co robić, jak w czasie kontroli na zwolnieniu lekarskim wykonujesz jakieś różne inne czynności, ale nie zarobkowe? No, a kontroler uważa, że wykonując te rzeczy po prostu naruszasz cel zwolnienia lekarskiego. Witam, będąc na L4 miałem kontrolę z zakładu pracy i pech chciał, że w tym samym dniu żona potrzebowała samochodu, aby dojechać do pracy. Rozładował się akumulator i pani, która przyjechała na kontrolę, zastała mnie w sytuacji, gdy sprawdzałem, jak on ładuje i napisała w papierach, że nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie. Zaznaczę, że nie było w domu innej osoby, która mogłaby podłączyć ten akumulator, bo żona była w pracy, a syn w szkole i proszę o odpowiedź z góry, dziękuję. No, sytuacja jest bardzo ciekawa, no bo załóżmy, że chorujesz na nerwicę, uspokaja cię łowienie ryb, oczywiście nie jakieś tam rybactwo zawodowe, czy coś w tym stylu, czy jakieś zawody wędkarskie, ale zwykłe łowienie ryb, idziesz sobie rybki połowić, uspokoiłeś się, no teoretycznie cel zwolnienia lekarskiego jest osiągnięty, bo przecież zdrowiejesz. No ale do rzeczy, czego może dotyczyć ta kontrola zwolnienia? No, między innymi prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. No i oznacza to zapytanie, czy ubezpieczony wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy w sposób niezgodny z jego celem. No a co to jest sposób zgodny z jego celem? I sprawa teoretycznie jest bardzo prosta, ponieważ wątpliwości rozstrzyga tutaj ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w miarę możliwości uzyskując, w miarę potrzeby uzyskując opinię lekarza prowadzącego. No, czyli teoretycznie, jeżeli lekarz prowadzący, wystawiający zwolnienie stwierdzi, że ładowanie tego akumulatora było zgodne z celem tego zwolnienia lekarskiego, no to teoretycznie masz szansę na pomyślną decyzję ZUS dotyczącą tego sporu. No, tak jak wspomniałem, to samo może dotyczyć każdej innej niezarobkowej czynności, którą stwierdzi kontrolujący, bo z tego co pamiętam, czynności zarobkowe od razu odpadają. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś podobną jakąś sytuację, napisz to w komentarzu do tego wideo, jakie to czynności są zgodne z celem zwolnienia lekarskiego, jakie nie są. Także no, sam jestem ciekaw, prawda? Co tutaj twórczość lekarzy i urzędników do tej pory wytworzyła, prawda? Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony między innymi do wystawiania zwolnień lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do zobaczenia w kolejnym wideo. Koniecznie skomentuj ten filmik, daj lajka lub kciuka, jeżeli Ci się moje wideo podobało lub w czymś Ci pomogło.